Jakub B. Bączek? No. Co to jest to B? Panie Marcinie, wszystko super, brawo. Właśnie. Ale w mojej branży... To nie przejdzie. Witajcie, super gość Jakub B. Bączek. W tym odcinku tej rozmowy zdradzimy tajemnicę, czym to B właśnie jest. Będziemy rozmawiać o biznesie, o książkach, o marketingu, o podróżach, o tym, co was zatrzymuje ludzi, o tym, co katalizuje rozwój ludzi. Bardzo gęste, konkretne mięsko. Serdecznie zapraszamy na rozmowę. Do oglądania, skupić się, będzie długo, ale merytorycznie. No to co, opowiemy dzisiaj naszym widzom, w sumie naszej rozmowy między Bączkiem a Osmanem, o szansach, jakich ludzie nie widzą, o przekonaniach, jakie ich ograniczają i o takich nisko wiszących owocach, po które wystarczy tylko lekko sięgnąć i one, super one są. Super temat. A ludzie nie sięgają, bo szukają wymówek, często stosują racjonalizację. Albo kombinują zbyt mocno. Tak, kombinują zbyt mocno, jak koń pod górkę, jak to mówił mój dziadek. A tu się okazuje, że niekiedy szanse są faktycznie w zasięgu ręki, no i szkoda, że z nich nie korzystamy. Potem przychodzi ktoś inny, korzysta i mamy wyrzuty sumienia, czemu ja tego nie zrobiłam, czemu ja tego nie zrobiłem. To był mój pomysł. O, niestety. Ale na początek mamy dla was historię. Nagrywa się, dobra. Mówiliśmy się z Kubą na wywiad w piątek, czyli jutro, a nagrywamy dzisiaj. Okej. Okay. Dzisiaj rano Kuba napisał mi wiadomość na Facebooku, jakieś szczegóły techniczne a propos nagrania. Tak, a siedziałem sobie w hotelu i po prostu napisałem do Marcina na Messengerze, czy coś trzeba przygotować na wywiad, czy po prostu mam przyjechać. No i napisałem, wyszedłem na śniadanie z hotelu. No tak, i ja wtedy wiadomość zobaczyłem po jakieś pół godziny, myślę mniej więcej, i zacząłem odpisywać. Mhm. Jestem w połowie odpisywania wiadomości i do stołówki mojego hotelu chodzi Kuba. Nie, to nie było tak. Na stołówce mojego hotelu siedzi Osman. Idąc dalej, okazało się, że przyjechaliśmy zupełnie niezależnie do tego samego hotelu. No. Dostaliśmy pokoje obok siebie. No. I gdybyśmy z moim małym statkiem rodzinnym wyszli na śniadanie pół godziny wcześniej, byśmy się kompletnie minęli. Tak, byśmy nie wiedzieli nawet. Nie? I na wywiadzie jutrzejszym w Warszawie w piątek. Ja bym cię zapytał, a gdzie byłeś? A, w takim hotelu pod Warszawą. A, ja bym powiedział, ja też tam byłem. Ale wiecie co jest? 38 milionów ludzi, powiedzmy, w zaokrągleniu w Polsce. My jesteśmy umówieni na dzień następny i nagle się widzimy na śniadaniu. Świat jest jednak mały. I rozmawiając przy śniadaniu o rzeczach, które są dla nas ważne, które nas poruszają, doszliśmy do tych tematów, tego, czego ludzie nie widzą, nie chcą sięgnąć i czym sobie utrudniają. Tak. No bo Kuba, prowadzisz 100 miliardów biznesów. U mnie biznesy cały czas się dzieją w internecie teraz. Więc jak to jest, że ty masz czas na pykać sobie w golfa tutaj, a ja mam czas pchać wózek dziecięcia mojego, właśnie, być na basenie i spędzać czas z moimi dziewczynami. No właśnie, a ktoś inny na naszym miejscu by powiedział, się nie da, bo jest dziecko, bo za dużo pracy, bo bla, bla, bla. I faktycznie ludzie tak często robią. No. Czasami myślę sobie, Marcin, że ludzie wolą przepowiedzieć sobie porażkę, żeby ryzykując coś, czego nie są pewni, się nie zawieść. Nie? Mm. Wiesz, o co chodzi, że na przykład, nie wiem, jak ja boję się, że nie ukończyłbym maratonu, no to jaka jest najłatwiejsza taktyka? To powiem, a ja się do tego nie nadaję, mam za słabe kolana, przecież ja nie jestem z Jamajki i tak dalej, i tak dalej. No i bojąc się, że przegram, no nie używam jakiejś możliwości, która być może by się okazała za rok, że jestem w stanie taki maraton pyknąć. Ja ostatnio, jak byłem w domu, miałem takie przemyślenie po wielu latach, zauważyłem dopiero teraz, mając te 34 lata, że jak coś mi nie wychodziło, jak byłem dzieckiem, no to szedłem do rodziców, mówię, nie wyszło mi i oni mówili, biedny Marcin, biedny Marcinek i też nie utwierdzali mnie. Właśnie. To nie było, to nie jest historia w stylu, że super rodzice, tylko jasne. Oni utwierdzali mnie w tym, że bycie ofiarą jest fajne, bo jak ci nie wyjdzie, no tak, to zbiera się grupa i ojoj, biedny. Celna i to było przyjemne. To było przyjemne siedzieć przy stole z rodzicami, którzy mówią, że to świat jest zły, to nie jest twoja wina. Tak, więc się można przyzwyczaić. To nie była moja wina, moja odpowiedzialność. Byłem dzieciakiem gówniarzem, ale czerpałem przyjemność, wiesz, taki 20 lat później, to nawet więcej, taki flashback, że to sprawiało mi przyjemność i musiałem się go uczyć. Bardzo fajna obserwacja. Widzisz, nie pomyślałem o tym, ale zobacz, większość osób mniej więcej w naszym wieku jeszcze gdzieś tam trochę słabiej lub mocniej pamięta komunę, nie? To były te domy, gdzie końcówka lat 80., gdzie jeszcze nasi rodzice no, w zupełnie innej rzeczywistości żyli. No i pewnie nie było zbyt wiele domów, gdzie ci rodzice mówili nam, idź po swoje, walcz o siebie, walcz o marzenia, bo to w ogóle nie była taka Polska, nie dawała takich szans ani im, ani nam, no a my się tak wdrukowaliśmy z takim przekonaniem, że jest trudno, nie? Jest pod górę. Ja dużo takich właśnie przemyśleń miałem z przeszłości, jak byłem dzieciakiem, czyli jak to się stało, że obecny Marcin jest taki, a nie inny i na przykład jak widziałem moją szkołę podstawową, to widziałem znowu taką sytuację, gdzie premiowane były
dobre oceny, czwórki, tak, piątki to jest najlepiej. A nie proaktywność. To po pierwsze, nie praca grupowa i też nie to, że ja nie będę dobry we wszystkim. Czyli to, że śmigałem powiedzmy w matematyce, a nie śmigałem w historii zupełnie. Tak. Historia to dla mnie jest historia. To niby źle, nie? To niby źle i była taka próba, że każde dziecko ma dokładnie w tej samej dyscyplinie być super. Tak, a wiesz, a często przez to, że nauczyciele też się między sobą nie komunikują zbyt chętnie, i z moich doświadczeń wynika, że zupełnie o innych rzeczach rozmawiają w pokoju nauczycielskim niż merytoryczne szanse ich podopiecznych, umówmy się, no to też jest tak, że na przykład WF-ista, który widzi potencjał w jakimś dziecku X, nie przekaże tej matematyczce, że to dziecko jest zdolne, tylko być może niekoniecznie do matematyki. A z kolei matematyczka może to dziecko traktować, nie tylko jakby uczyć, ale też traktować to dziecko jako słabsze, głupsze. No i temu dziecku też się to może do psychiki przylepić. Wiesz, moje WF-y wyglądały w ten sposób, że przychodził pan, rzucał piłki i siadał na ławce. Teraz siadam na ławce i smartfonował, a wtedy chyba czytał gazetę, nie pamiętam. To są tak zwane WF-y na macie. Macie piłkę i grajcie. Nie było opcji, żebym się zakochał w sporcie. Nienawidziłem sportu. Szkoda. Dopiero sport polubiłem na studiach w połowie. Jak już sam wybierałeś. Tak. To szkoda. To kolejny taki minus edukacji. Wrzucamy tu do ogródka systemu edukacyjnego kolejny kamyczek, że bardzo rzadko zdarzają się nauczyciele, którzy potrafią cię rozmiłować w jakiejś tematyce. Czy to jest WF, czy to jest biologia. Ja miałem pojedyncze przypadki. Ze dwóch, trzech takich nauczycieli, gdzie z biologii, to tak naprawdę ja nie poszedłem na maturę z biologii, dlatego że biologia mnie od początku jarała, tylko przez panią nauczycielkę, panią Ewę Tokarską, którą serdecznie tutaj pozdrawiam. I ona miała w sobie na tyle dużo pasji, że zainteresowała mnie tym, jak działa ciało człowieka, jak działają zwierzaki. I to było dla mnie mega ciekawe. Ale gdyby nie ona, może bym nie poszedł nawet też na WF. Ale może właśnie chodzi o to, że w tej dużej masie nauczycieli, których spotykamy, chodzi o te pojedyncze jakby nawet perełki gdzie my dla nich jesteśmy perełkami. Ja pamiętam, pamiętam w szkole średniej miałem nauczyciela historii, który dał mi 3 minus na wypracowaniu jakiejś klasówce z historii właśnie, ale napisał mi 3 minus, bo wiedzy nie masz, ale jesteś gość, nie? Ja sobie to zinterpretowałem w ten sposób, że to nie jest dla mnie, kiedy tam Jagiełło leciał na jakieś podboje, ale ja myślę, bo ja mu pisałem zamiast odpowiedzi na pytania jakieś elaboraty w formie esejów na temat jakiegoś konfliktu. Czyli była, wiesz, trochę kleiłem. Zdałem trochę faktów stąd, trochę stąd, ale mówiłem, co ja o tym myślę, z czego ja się mogę tego nauczyć. Nie? Fajne. I widzisz, szacun dla tego człowieka, że on dostrzegł ten potencjał w tobie, no pomimo tego, że w historii gdzieś tam być może nie mógł ci dać piątki, nie? Czy czwórki. Miałem też nauczycielkę chemii, która powiedziała moim rodzicom tam po roku chyba drugim, że Marcin jest bardzo zdolny, ale maksa leniwy. Natomiast w chemii. A moja interpretacja tego jest taka, że ja byłem bardzo dobry na początku, ale później ktoś tego paliwa nie podtrzymał, czymś go tam gniotąc. I nie chcę, żeby to było wideo o tym, jak bardzo nas los w szkole pokrzywdził. Nie, zupełnie nie. Ale to przebłyski, no. Tak. Czyli zobacz, mamy jakby już dwa takie predykatory tego, że komuś może w życiu być wygodnie w roli ofiary. Wpływ rodziców to jest jeden, wpływ edukacji to jest dwa. A jak myślisz, media? Media też mogą powodować, że człowiek nie sięga po swoją szansę? Tak, bo oglądasz to Kajak Klan. Właśnie. I wiesz, co się tam tej babci Basi jakiejś dzieje. Właśnie. Niby się dzieje u twojej babci, bo ona jest tak zapatrzona w telewizję, że ona nie ma czasu dla ciebie. I to się tak nakręca nawzajem. Ja w ogóle nie mam telewizora. Nie wiem, co się dzieje w telewizorze. Ja nawet mało konsumuję treści internetowej jako Marcin. Tak. Bo ty tworzysz treści, ja tworzę treści i na tym budujemy telewizor. Ale wcale nie znaczy to, że tam wsiąkamy. No tak, to jest, ja to chyba przeczytałem, popraw mnie, jeśli się mylę, ale chyba to było u Tima Ferrisa, 4-godzinny tydzień pracy, dieta niskoinformacyjna. Tak, chyba po raz pierwszy usłyszałem o tym doświadczeniu w tej książce. No tak, właśnie. I mnie to zainspirowało, ja sobie zrobiłem, bo Ferris bardzo słusznie tam mówi, że tak samo jak nie chcemy zaśmiecać naszego żołądka jakimś syfem, fast foodem i dziadostwem, tak samo nie chcemy zaśmiecać mózgu, być może jeszcze bardziej wrażliwy organ niż żołądek, hejtem, kłótniami politycznymi, tym dyskursem, który dyskurs to jest jeszcze pikuś, jakby był, ale tym po prostu tą tym jadem i tak, tym, co się leje z dwóch stron politycznych. I nie da się być obok tego, jeśli w tym jest, bo to wsiąka każdą komórką ciała. Otóż to. Zaczynasz tym językiem mówić tych ludzi, nawet podświadomie, i stajesz się częścią tej drużyny. I to też się składa do tego naszego tematu, bo zobacz, przypuszczam, że większość Polaków, jakby miała takie zadanie domowe, że muszą sobie zobaczyć tą Polskę pokazywaną o 19
w jednej telewizji, okay. Polskę widzianą o 19.30 poprzez inną telewizję, to jeden albo drugi wybór byłby frustrujący. A jeszcze Polskę pokazaną o 19.00 w telewizji w innym kraju w ogóle, jakiś BBC na przykład. No to masakra. To lepiej nie włączać. Kontynuując tą myśl, zobacz, jeśli to jest frustrujące, ta Polska o 19 albo Polska o 19.30, nie wtrącamy się, każdy z Was ma swoje wybory, ale jeśli to jest frustrujące, to nam do głowy też może, Marcin, przyjść coś takiego i to byłby dla mnie trzeci wskaźnik, że człowiek może wejść w rolę ofiary, że w tym kraju się już nic nie zmieni na lepsze. Tak. Ci politycy zawsze są tacy sami. Nieważne, jaka będzie władza, oni wszyscy kradną, wszyscy nepotyzm, wszyscy do koryta. Mhm. I teraz wiecie, jak taka postawa nam się internalizuje, wchodzi nam do głowy, to potem być może ty masz jakąś szansę biznesową, ale mówisz, nie, w tym kraju to nie wyjdzie. To podatki nas tu zabiją, ZUS nas zniszczy. No i z takim poczuciem człowiek nie sięga po te szanse. To ja widzę kolejną rzecz, po którą ludzie jakby się potykają, idąc po swoje szanse, że ktoś im pokazał na studiach, że jak robisz biznes, trzeba zrobić dokładną analizę konkurencji. Oni robią tą analizę konkurencji, wiedzą wszystko o konkurencji, nawet to jest taki punkt tego biznesplanu, gdzie czemu macie nie wyjść? Znają konkurencję, wiedzą, czy ma im nie wyjść i wychodzi im, że w sumie nie warto tego biznesu w ogóle robić. Więc tak. Ja rekomenduję nie patrzeć na konkurencję, trochę tam obczaić, ok, godzina researchu i lecimy dalej. Tak, w ogóle samo pisanie biznesplanu to jest moim zdaniem w wielu przypadkach strata czasu, bo to jest czyste wróżenie z fusów. Owszem, jak już jesteś w biznesie i masz doświadczenie 10-letnie, to warto na 11 rok się zastanowić, bo już masz doświadczenie i wiesz, jak to wyglądało w 2018, 2017, to są jakieś dane twarde. Ale wiesz, jak ja bym miał zacząć firmę swoją pierwszą od jutra, to skąd ja mam, kurwa, powiedzieć, jakie mogą być przychody? No przecież ja nie mam pojęcia. Dobra. To jest wróżenie z fusów. I teraz w drugą stronę dodamy coś, bo ktoś się chwyci tego bardzo mocno, a ja podam drugą perspektywę. Jasne. Czyli jeśli nie wiesz, jakie masz koszty w tym, za co się bierzesz, to te koszty w końcu cię całkowicie przykryją po uszy. Tak. Mhm. I znam ludzi, którzy mają dużo optymizmu i wywalają się bardziej na swoich kosztów, tak? A z drugiej strony pesymistów, którzy wiedzą wszystko o kosztach, ale nie ruszają, bo to nie wyjdzie. No. No, na pewno. Heurystyka optymizmu to jest coś, o czym Kahneman pisał w Pułapkach Myślenia, że część z nas ma wrażenie, że procesy, które sobie planujemy, będą dużo krótsze niż w rzeczywistości życie to nam ukazuje. I zazwyczaj planujemy coś na krótszy czas niż to potem ma miejsce. I zazwyczaj koszty są wyższe niż planowaliśmy, tak, a przychody niższe kilkukrotnie. I Kahneman chyba tam nawet podawał, nie pamiętam czy to on, czy w innej książce czytałem, jako przykład operę w Sydney. Już nie pamiętam konkretnych liczb, Marcin, ale dajmy na to, że plan architekta był taki, dajmy na to, to jest teraz, liczby są z sufitu. W 3 lata budujemy i będzie kosztowało tam, dajmy na to, $200 milionów. Co się okazało? Budowali tam, powiedzmy, 7 lat i kosztowało $600 milionów i gdzieś tam po drodze wszyscy się zastanawiali, jak do cholery myśmy w ogóle zrobili tak optymistyczny biznesplan, nie? Ale dalej było warto. No dalej było warto. To idźmy dalej, to co zaobserwuję, że ludzie robią coś, to nie wychodzi, oni dalej brną, tak. Bo wydaje mi się, że trzeba więcej motywacji, żeby to dokończyć. Oj, tak. A czasami trzeba porzucić i zmienić w ogóle obszar zainteresowania. I to bez żalu. Zostawić tak. Bez żalu, iść dalej. Mam kolejny pomysł na to, dlaczego ludzie czasami nie sięgają po swoje. No mów, nagrywa się. I to jest perfekcjonizm, Marcin. Czyli ja znam... Moje ulubione. Znam wielu takich ludzi, którzy na przykład mówią tak. Kuba, mam w głowie swoją książkę. A ja pytam, no to kiedy ją dostanę? No wiesz, ale jeszcze pracuję, ale jeszcze tu doczytam. I czasami nawet jest, Marcin, taka historia, i to mnie przeraża, że oni już ją napisali, chłopie, tak. Ale nie wydadzą, tak. Dlatego że... Ale wczoraj jeszcze czytałem w gazecie taki artykuł, ja to jeszcze muszę dołożyć. I tak naprawdę to jest never ending story, bo jak jesteś perfekcjonistą, nigdy ta książka nie będzie idealna, nigdy firma nie będzie gotowa do założenia i nigdy twoje dziecko nie powie, mamo, wychowanie się już skończyło, dziękuję bardzo, już nie musisz się mną zajmować. To są projekty, które się nigdy nie skończą, a perfekcjoniści lubią je blokować i sabotować. To Gary Vaynerchuk właśnie w takich sytuacjach mówi, że perfekcjonizm to jest taka przykrywka dla braku pewności siebie i tej niskiej samooceny. Coś w tym jest. No bo się to boją, nie chodzi o to, żeby robić ciulowe projekty, bo ktoś teraz oglądać perfekcjonizm, to on powie sobie, no tak, oni badziewie chcą na rynek wysyłać. Nie o to nieprawda. Chodzi. My, ty i ja, to nas łączy na pewno, dajemy rynkowi to, czego chce, tak. A nie więcej. A potem poprawiamy. Tak. Nie? Jest iteracja, czyli zarówno twoja pierwsza książka, jak i moja pierwsza książka teraz zupełnie inaczej fizycznie wyglądają. Masz inną okładkę, inne literówki poprawiłeś. Zdecydowanie. Tam jest wszystko inaczej. Zdecydowanie. Ale cieszę się, że puściłem ten, no nie powiem bubel, bo to by było za dużo, ale cieszę się, że puściłem tą wersję taką alfa, żeby potem zrobić, wiesz, beta, teta, gamma i tak dalej. Żeby, wiesz, ja też wierzę bardzo w Kaizen.
A Kaizen poprawianie, mocno mówi, oczywiście. Robisz, poprawiasz, czymś, robisz, poprawiasz. Bo wiesz, nieperfekcyjne, ale zaczęte jest lepsze niż perfekcyjne, które jest tylko w twojej głowie, a potem krok po kroku zrób to lepsze. Ja w to wierzę. Ja cały czas mam mail od perfekcjonistów, którzy wynajdują w naszych książkach literówkę. Okay. Mówię, dzięki za info wpisuję, że na stronie 58 jest literówka, tak, ale z punktu widzenia całej książki to nie ma żadnego znaczenia. Tak, bo rozumiesz dalej zdanie prawdopodobnie. Tak. I prawdopodobnie ty nie napisałeś żadnej książki, nie? No ale nie, oczywiście z drugiej strony ja się cieszę też, jak mi tak ludzie piszą, bo do dzisiaj dostaję, że panie Jakubie, tam na stronie 108 jest literówka, ja się cieszę i zazwyczaj sobie to kopiuję do osobnego Worda. Tak. I jak przychodzi tak, nowe wydanie, tam na przykład wydanie tak, siódme, to ja jeszcze rzucam do biura, że słuchajcie, to te poprawki jeszcze ponotowałem, a zróbcie jeszcze raz korektę, no bo skoro nam trzy poprawki znaleźli, to pewnie jest jeszcze 10 kolejnych. I perfekcjoniści często myślą, że takie osoby jak my, to egoiści, jest odwrotnie. Czyli perfekcjonista nie chce wypuścić tego, co może zmieniać świat, czyli twoja szkoda, książka no, pierwsza, moja pierwsza książka. Mm. Chcieliśmy to dać ludziom jak najszybciej. Tak. Nie chodziło nam o te cztery dychy za książkę. No tak, to nie tylko, są żeby, pieniądze. Tylko żeby się podzielić ze światem doświadczeniami, tak, żeby ktoś mógł się tym zainspirować, wziąć wiedzę, konkret, jakiś lifehack sobie wdrożyć w życie, a może po prostu mieć więcej odwagi, żeby móc realizować swoje cele. Poza tym, wiesz co, to jest też niezwykle miłe. Ja pamiętam, że jak po raz pierwszy w życiu zobaczyłem swoją książkę w Empiku, byłem po prostu tak zajarany, wiesz, jak znicz olimpijski. No niesamowite uczucie, bo dla mnie kiedyś Empik, teraz już tak nie jest, ale kiedyś Empik to była taka, wiesz, wow, korporacja, wielka firma, oni to wszystko mają poogarniane, a tu nagle patrzę bączek na półce i to było naprawdę bardzo fajne. Kiedyś nawet miałem taką zabawną historię, że nie mogłem znaleźć swojej książki w jakimś Empiku w Warszawie, konkretnie w Warszawie. Mówiłeś sobie swoją. No nie, ale poszedłem do pani do informacji, no i nie mogłem znaleźć, no i pytam, przepraszam, czy jest bączek, książka bączka, zarobić milion, czy jakaś. Byłeś tak w okularach w czapce też byłeś? Tak? No nie, nie byłem tak ukryty, tak inkognity, jak dzisiaj po golfie, źle wyglądam i cię ukryłem. Natomiast słuchajcie, pani no popatrzyła tam do tego komputerka i powiedziała tak, na dziale biznes, i jeszcze powiedziała, ja pana zaprowadzę. I wyobraź sobie, jaka historia. Pani mnie prowadzi w tym Empiku do tej książki, pokazuje mi tą książkę, wyciąga, patrzy na okładkę, a tam moja gęba. I tak patrzy na tą książkę, patrzy na mnie i pyta, przepraszam, czy to nie jest pana książka? Ja mówię, no tak, tak. I oczywiście, wiesz, duma pod niebo, że napisałem książkę, mogłem zaimponować tej jakiejś studentce, która pracuje w Empiku. Niezwykle fajne uczucie, więc nie bójcie się na pewno puścić nawet nieperfekcyjną książkę, ona będzie perfekcyjna po trzech wydaniach, ale spokojnie. Książka to jest niesamowite narzędzie, no mówię to tobie, marketingowe, to marketingowe każde. Byliśmy na wyjeździe w Tajlandii w zeszłym roku już, tak? I robiłem sobie sesję zdjęciową z książką w tych hotelach takich super, dziwnych, nie? Nie na przepraszam, mnie. A bierz to muchę sobie. Tutaj nie na mnie, no. I idę z książką tą ostatnią, gdzie jestem na okładce i jakiś pan z obsługi zapytał, a kto to na tej książce jest? Mówię, super. Ja, nie, bo to jest luźna koszulka, to i pan w garniturze. Zniżka od razu. On mówi, come my friend, come no, my friend. No, genialne. Zaprowadził mnie do jakiegoś pokoju, mówi, poczekaj, tutaj zaproszę szefa. Przyszedł szef super, i szef mówi, że musi być członkiem naszego klubu, jakieś tam wow, premium coś tam. Ja mówię, no dobra, bardzo a co trzeba miło zrobić? No w sumie pozwól mi pół godziny ci opowiedzieć o tym klubie. Jak posłuchasz mnie pół godziny, dam ci zaproszenie na kolację. Super. Wie? That's it? Od książki się zaczyna. No. Tak, i tym sposobem załatwiłem kolację dla naszej sześcioosobowej grupy pięknie, w topowym restauracji mega fajnego kurortu. Kochani, piszcie książki, warto, posłuchajcie Marcina. Tak, a dzięki książce odwiedziłem w siebie Facebooka, LinkedIna, poznałem ludzi, którzy pracują. Wow, piękna sprawa. Bo byłem w Stanach i ktoś zobaczył książkę na konferencji, dałem mu w prezencie, dzień później mówi, super, to była Monika ze Stanów, która przeczytała książkę przez noc. Okay. Wow, zajebista książka, może wpadniesz do mojej firmy, gdzie pracujesz? No Facebooku. Genialne. Genialne. Mi kiedyś książka pomogła nie zapłacić mandatu, też w Warszawie. A zapłaciłeś książką właśnie ten mandat? Zapłaciłem książką ten mandat, dokładnie. I to nawet nie tak, że chciałem jakoś tak perfidnie dać łapówę, tylko po prostu jakoś tak z rozmowy wyszło. Podałeś prawo jazdy w twojej książce. No nie, aż taki sprytny nie byłem, ale jakoś tak z rozmowy wyszło. Aha, wiem, ja wtedy jechałem chyba na wieczorek autorski i facet mnie zapytał, policjant mnie zapytał, gdzie pan tak leci? Ja powiedziałem, no jadę na swój wieczorek autorski, więc proszę pisać ten mandat, ale błagam pana szybko, bo ja tam czytelnicy czekają. Ja mówię, ale to co pan, coś wydał? Ja mówię, tak, no i kartony, no, i tak to było, że ja mu pokazałem tą książkę. I on powiedział, a o czym jest ta książka? I w końcu ta książka się zakończyła jakby bez mandatu, nie? Raz wymieniłem. Nie powinienem mówić może, ale... Płatność w taksówce za audiobooka mojego. O, no bo to... Mówił, widziałem, że słuchał audiobooki, tam było sporo takich kopert po audiobookach z tyłu. Pan audiobooki słucha? Tak, tak. A ja mam taki jeden. O, to ciekawe, tego nie znam. Można a, to tak, pan? I tam do przodu o 18,93. Że przekonaliśmy tu wszystkich perfekcjonistów, że warto rozpocząć na pewno działania, a książka to jedno z takich narzędzi. Dlaczego ludzie nie działają jeszcze? Kolejne, co widzę, to jest tak zwana klątwa wiedzy. A, okej. Przychodzą czasami do mnie ludzie i mówią tak,
Kuba, no ale to, co ja wiem, to jest oczywiste. Po co to komu? A ja mówię, słuchaj, ale to jest oczywiste dla ciebie, bo do cholery robisz to od 20 lat. A jak ty mi mówisz, i dla ciebie to są banały, to ja niekiedy otwieram oczy, mam je jak 5 zł i mówię, wow, dzięki, że odkryłaś mi tutaj jakiś kawałek rzeczywistości. Więc ludzie czasami, jak się na czymś bardzo dobrze znają, to wpadają w taką pułapkę, że pewnie wszyscy też to wiedzą, no bo tak, dla nich to jest jasne i proste. To też widzę, że ludziom się wydaje, że w książce sprzedają wiedzę, jak im ja im tłumaczę, nie wiedzę. W książce pokazujesz swoją interpretację tej wiedzy, która u ciebie zadziałała, bo może twój język będzie lepszy niż język na przykład Tracy'ego. Oczywiście. I wtedy ty lepiej trafisz do swojej społeczności, oni chcą słuchać ciebie, więc pozwól ludziom zapłacić ci pieniądze za wiedzę, którą chcą słuchać od ciebie. Tak, albo nawet taka prozaiczna rzecz jak to, że ty jesteś pewnie autorką Polką, czy autorem Polakiem. Polskie realia. Tak. I ja nawet na okładce swojej książki Zarobić milion idąc pod prąd dodałem coś takiego, że książka napisana o robieniu biznesu w polskich warunkach. I specjalnie to wyłuszczyłem aż na okładkę, żeby troszkę mieć szansę w konkurencji, nie wiem, czy tam z Brianem Tracy, tak powiedzieć, czy z Kiyosakim, czy z innymi różnymi tam magikami ze Stanów Zjednoczonych, gdzie na pewno te książki mają fajne, ale wiesz, Marcin, nigdy tak do końca nie jesteś w stanie, kurczę, sprawdzić, czy oni tak naprawdę robią, jak to w książce jest. A jak ja piszę o historii Stagemana, który dalej działa, to ludzie w tej książce czytają sobie jakimś Polaku, takim chłopaku z sąsiedztwa i mogą go łatwo wygooglować. Dużo łatwiej jest jakby zweryfikować też tą wiedzę. Ten track record jest prostszy do weryfikacji. Tak. To kolejna rzecz, jaką widzę jako przeszkodę u ludzi, to, że oni starają się udowodnić, że oni mają rację, albo że ktoś nie ma racji. Przez to chodzi mi o... Napisałem książkę Sprzedawaj więcej, 100 sposobów na sprzedaż i marketing. Ta książka u mnie działały wszystkie z tych sposobów. I ja nie mam potrzeby udowadniać, super, że to działa, bo to są fakty. No tak. A z drugiej strony czasami mam udowadnianie mi, że to nie działa i nie ma chęci przetestowania, że to działa. Jestem na maksa naiwny. Widzę pomysł? Nie wiem, wdrożę. A nuż wyjdzie. Wyszło, wzmacniam. Nie wyszło, kolejny pomysł. Czyli taka wymówkosa, nie? Że to się u mnie nie uda. Ja z kolei mam coś takiego, czego wiesz co, nie lubię bardzo na swojej szkolenia, jak grupa mi zaczyna mówić, panie Jakubie, nasza branża jest specyficzna. O Jezus, tak. I uwierz mi, Marcin, że słyszę to i od fryzjerów, i od branży automoto, i od branży, słuchaj, beauty. Nasza branża jest specyficzna. Ja pytam, co to do cholery znaczy, że branża jest specyficzna? Ta wypowiedź ma dwie części. No, masakra. Panie Kubo, panie Marcinie, wszystko super, brawo. Właśnie. Ale w mojej branży... To nie przejdzie. Ja to naprawdę często słyszę i zacząłem już się z tego nabijać i zanim oni mi to powiedzą, ja w jednym z pierwszych akapitów zacząłem mówić, wiem, wasza branża jest specyficzna. I nawet tak czasami żartuję. I pewnie wszystko, co ja mówię w waszej branży, nie wyjdzie. I widzisz takie... Ale no, a oni kiwają głowę. Ale jak już tu jesteście, no to słuchajcie, nie traćmy czasu, idziemy do pierwszego narzędzia. I czasami niektórzy, wiesz, widzą w tym motywację, niektórzy zaskoczeni, a niektórzy próbują na siłę pokazać, że w branży fryzjerskiej to nie przejdzie. A szkoda. I robią wszystko, żeby to udowodnić. Na przykład, nie wiem, YouTube nie działa w branży fryzjerskiej. Nie ma szans. Dlatego nie nagrywają filmików wideo. A ja mówię, działa i nie ma filmów na YouTubie dlatego, że ludzie są leniwi albo nie wiedzą, że to działa. Zgadza więc się. Masz błękitny ocean. Zgadza Byłeś się. Lepszym fryzjerem, youtuberem, panią Grażyną, która nagrywa każdego tam fryzjera, który przychodzi do niej na szkolenie i budujesz biznes w ten sposób. No, wystarczy zobaczyć, jakie są kliki na wszelkiego rodzaju kontach na Instagramie. Dziewczyn, które robią make-up, dziewczyn, które się ładnie ubierają, facetów, którzy dobrze gotują albo dobrze wyglądają, mają sześciopak. Wiesz, to są takie rzeczy, kurde, brakuje mi tylko sześciopaka do tej wyliczanki. No, to jest kwestia czasu. najpierw masa, potem rzeźba. Bo brzuch robi się w kuchni. No to ja coś miałem ostatnio na treningu. No dokładnie. Także wiesz, to biorąc pod uwagę, jak działa Instagram, nagrywamy wszystko. Jakąkolwiek macie kompetencje, paradoksalnie to może być interesujące dla wielu ludzi. Więc my nie możemy sami recenzować, że to nie jest fajne, niech to ludzie sobie ocenią. Znaczy, to jest trudne wyjść, powiedzieć, słuchajcie, u mnie to zadziałało, to jest ten produkt, możesz sobie to kupić. Ludzie mówili mi, też chyba tak miałeś też, że ty takim kapitalistą jesteś i chcesz tylko pieniądze. Tak, bo zdarzało się, nie? I zaraz powiem, do czego zmierzam. Znaczy bywa. Niezbyt bywa. Często, ale bywa, tak. A zapominają o tym, że tworzymy darmowe treści. Dużo. Dużo darmowych treści, z których można się uczyć. To już wystarczy, żeby zarabiać więcej pieniędzy, mieć lepszą jakość życia, zdobywać kompetencje, których ty uczysz, czy ja pokazuję w swoich materiałach. I spokojnie ludzie by mogli na rok korzystać z naszych materiałów, nie płacąc ani grosza, bo znajdą to na Facebooku, na Insta i na YouTubie. To prawda. Mi się jakoś tak niezbyt często zdarza, że właśnie robisz to dla kasy, ale czasami się zdarza, faktycznie. I ludzie też, widzisz, to też jest kolejna pułapka mentalna, bo można by było powiedzieć, so what? No i co? Nawet gdybym jakby to było coś złego. No to co?
Właśnie, jakby co złego. Co się stało, nie? Świat się kończy, czy co? Albo jest takie, nie ma jasnych zasad, czyli ludzie tak próbują komuś coś sprzedać, ale w sumie nie sprzedając, nie? No tak. Czyli nie ma jasności, hej, jestem tu po to, żeby robić biznes, takie są moje produkty. Tak. Dlaczego nie? No, ja mówię zawsze w internecie, że jestem w internecie tylko i wyłącznie po to, żeby rozwijać mój biznes. Nie jestem tutaj po to, żeby... Jest szczerze powiedziane, kawa na ławę i to jest fair. Właśnie, ale robię to przez to, że daję darmową wiedzę i jak ktoś chce więcej, to sobie kupi to, co mam z oferowania, a jak nie, to spoko, masz wybór. O, to może być znowu to, o czym powiedzieliśmy na samym początku, że wiesz, jak w rodzinie albo w szkole było, że pieniądze szczęścia nie dają, że bogaci to kradną, bla, 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 to być może ktoś może mieć taki mental też, nie? Że kurde, zarabianie kasy za dużo, to też niedobrze, bo co powiedzą sąsiedzi i tak dalej. No ale to jest już typowa wymówka, taka po prostu, no, psychiczna, nie? To nie są realia, to jest jakaś iluzja i my reagując na tą iluzję, no nie działamy, szkoda. No bo to jest takie argumentowanie sobie, dlaczego nie masz tego, co mówisz, że nie chcesz, czy nie chcesz mieć... Gdyby ktoś wygrał jutro 50 milionów złotych, czy on by to je oddał, bo pieniądze są złe i albo ich nie potrzebuje? Nie, przyjmuje... Robi imprezę, kupuje 15 domów, rozwodzi się z żoną. No, często by się pewnie tak skończyło. Bierze żonę w wieku swojej córki i tak dalej, i tak dalej. Coś w tym jest. No, ja myślę sobie, że pieniądze, wiesz co, to jest rodzaj energii. Ja tak sobie to zawsze tłumaczę, z buddyzmu to mam, że pieniądz to też jest energia, nie? I ta energia, jeśli ja coś daję dobrego, ta energia do mnie wraca pod postacią pieniądza, a ja potem ten pieniądz puszczam w świat, grając golfa, czy jadąc sobie do dobrego hotelu, czy jadąc na wakacje, no i ten pieniądz krąży. I ja nauczyłem się, Marcin, i to było dla mnie ważne, to był duży przełom w moim życiu, że pieniądz jest dla mnie środkiem do celu, ale nie jest celem samym w sobie. Tak, czyli tak, moim celem jest fajne życie, dużo podróży, wolność, a pieniądze ułatwiają mi osiągnięcie tych celów. One są jakby po drodze, nie? Jako skutek uboczny mojego biznesu, bo bałbym się i kiedyś miałem taką obawę co do siebie, że wiesz, jak mnie chciwość chwyci już tak w szpony, że już nie będzie powietrza i ja to będę robił tylko i wyłącznie dla kasy, że stracę frajdę z tego po prostu. Że to będzie robota, tak jak miliony ludzi pracują i nie mają z tego żadnej frajdy. Ja chciałem robić coś przyjemnego, a jako skutek uboczny akceptuję wysokie pieniądze, bo sprzyja to realizacji moich prawdziwych planów. Skutek uboczny, no trudno. No tak. No robię dobrze, to przychodzą pieniądze. Co zrobisz? No co pan zrobisz? Pamiętam, że jak, bo my wydaliśmy nasze książki tą pierwszą niemalże równolegle. To pisząc, prawda, to prawda. Nie znając się w ogóle, tak. Napisaliśmy podobne książki. Tak. I ja szybciutko twoją przeczytałem. I tak. Pamiętam, że w twojej, znaczy w mojej, mojej, jasne. Było o trzymaniu kosztów nisko. Tak. I mam taką myśl teraz, że trzymając nisko koszty, osiągasz ten poziom przychodów, który je pokrywa, tak. I od tego momentu już nie martwisz się o zapłacenie rachunków. Tak. I możesz robić eksperymenty. Zgadza bo po pierwsze potrzebujesz mało, żeby pokryć koszty, które masz. Nie masz kredytów na mieszkanie, nie masz jakichś dziwnych zobowiązań, które cię nie stać na początku mentalnie w ogóle. Tak. I możesz się bawić, eksperymenty. Tu podróżować, podjechać sobie na koniec świata. Jasne. Tutaj pracować bez pieniędzy, coś z tego może wyjdzie. Jasne. Albo dłubać w czymś małym, nierentownym, co wymaga czasu, żeby wyszło więcej. Łatwiej jest zaryzykować, kiedy masz takie zabezpieczenie. Wiesz, dla mnie nieruchomości są chyba też takim mocnym oparciem, bo wiesz, nawet gdyby któryś z tych biznesów mi, nie wiem, odpukać, szlak trafił, oczywiście byłoby mi smutno, oczywiście czułbym złość, może żal, pewnie tak, ale nie byłoby tak, że wiesz, że powiedziałbym, no koniec świata, nie, moje życie się skończyło, no bo jednak posiadając te nieruchomości gdzieś tam z tyłu głowy mam, że cokolwiek się nie wydarzy, co miesiąc dostaję przelew od studentów czy jakichś młodych par, które tam sobie u mnie mieszkają i nawet gdyby mi się wszystkie biznesy wypieprzyły, nie daj Boże, to ja sobie gdzieś tam poradzę, bo może nie będę miał takiego trybu życia, jak i dzisiaj, na pewno nie. Przeżyjesz bez golfa. Ale przeżyję. No. Albo zatrudniesz się na polu golfowym, albo będziesz na tym polu golfowym robił by było vloga fajnie. Z golfa i się okaże nagle, no, ja że miesiąc później, tak. Hej Osman, kręcimy vloga, okej, robimy. Jak znam siebie, to ja bym coś ogarnął. No ale wiesz, nawet gdybym nie mógł ogarnąć, no to te nieruchomości jednak mi dają. Ale żeby zrobić te nieruchomości, no to musiałem się pozbyć całego tego badziewia w swojej głowie, że mnie ktoś oszuka, że mi się nie uda, że nie wolno od komornika, albo jakieś ABS-y cię wystraszą i ci przestawią opony. I wszystkie te takie stereotypy, plotki, w które ludzie często wierzą, mnie też dotykały. I to nie jest tak, że ja się nie bałem, kiedy kupowałem pierwszą nieruchomość, zwłaszcza jak zacząłem kupować w Albanii. To nie jest tak, że ja się nie bałem, ale ja się bałem i robiłem, bo już wcześniej udowodniłem sobie wielokrotnie w życiu, że lęk to nie jest wystarczający argument, żeby mnie powstrzymać. A też chodziło o to, że mamy umiejętności, które pozwalają... To jest nasze największe oparcie, nie twoje nieruchomości, nie moje książki, ale umiejętność i wiara potwierdzona
potwierdzona dowodami z przyszłości, że my sobie z tym poradzimy. Że ogarniemy. Jeżeli ty mówisz, jak stracisz wszystko dzisiaj, ogarniesz, jeśli ja ogarnę, najważniejsze jest mieć zdrowie. Czyli w głowie mamy, załóżmy, że tracimy zdrowie, to ty i ja mamy społeczność, która nam pomoże. Tak. To jest taka moja dzika fantazja, że gdyby coś mi się złego wydarzyło mocno zdrowotnie, to ja wiem, że post na Facebooku, na Instagramie i mailing spowoduje, że ludzie, na których stworzyłem tysiące, setki wideo, oni mi kurka pomogą. Wiesz, po czym to widzę, Marcin? Społeczność siatkarska jest dość hermetyczna, bo to są ciągle ci sami ludzie, którzy się po prostu wymieniają klubami. I coś ci powiem. Ja patrzę się nagrywany. Jak choruje jakiś dzieciaczek siatkarza. Ja cię słucham, mów. Jak choruje jakiś dzieciaczek siatkarza i ten siatkarz napisze o tym na fejsie i nawet potrzebuje 1 000 000 złotych, bo jest droga operacja, on się znajduje. Siatkarz zbierze. Ale jak ktoś inny ma dzieciaczka chorego i prosi o ten 1 000 000 złotych, to bywa różnie. No, widzisz, dlaczego o tym mówię? Bo ci siatkarze zostawiają serducho dla nas kibiców i oni mają, budują społeczność tylko zupełnie inaczej niż my. I jak potrzebują wsparcia, ostatnio była taka dokładnie akcja, dlatego o tym mówię, to ludzie od razu ruszają, żeby im pomagać. Więc zgadzam się z tobą. Albo gdy jest sytuacja, gdzie potrzebuje pieniędzy, może nie na cel zdrowotny, ale potrzebuje pieniędzy, nie wiem, żeby wysłać dziecko do szkoły, jakiś, bo ma talent, a nie ma pieniędzy, żeby go wysłać do Stanów, na przykład do szkoły muzycznej, to oni robią akcję żebrania. Nie akcje dawania, wspierania, no szukania mecenasu. No właśnie. To by nie było. Tego jest bardzo dużo, czyli taka postawa roszczeniowa, że. Ja bym się z tym źle czuł, jakby ktoś z moich bliskich na przykład powiedział: daj mi, bo chcę wysłać dziecko na studia. Ale źle bym się czuł nie dlatego, że jestem egoistą i nie chcę pomóc, tylko źle bym się czuł, bo pewnie bym chciał zadać najpierw takie pytanie: słuchaj, a czemu ty nie chcesz zarobić sama na to? Nie? Albo świecie, który daje może pomogę ci, stwórzmy razem. Albo dam ci może właśnie wędkę. O, tutaj gadam z profesjonalistą. No właśnie, zapytaj wędkarza. Taki cykl, hashtag zapytaj wędkarza. Zrobimy zaraz podpis jak w TVN. Ktoś będzie ciągnął ten pasek żółty w takiej korbce. No. Ale zauważyłem też, że nie każdy, prawie nikt nie chce tej wędki, tylko chcą ryby. Na łatwiznę. I są obrażeni później, że nie było gotowego. No ale gotowe jest tak krótko. No masz tą rybę, a ją zjesz, już później nie ma ryby kolejnej. Pójdziesz po kolejną próbę i wchodzisz w rolę ofiary znowu, nie? Bo za każdym razem, jak wpieprzysz tą rybę i jej potem nie ma, to znowu wchodzisz łatwo w rolę ofiary, żeby ktoś ci dał kolejną rybę. To jest naprawdę koło, takie sprzężenie zwrotne, które prowadzi do utraty wiary we własne możliwości. To jest to, co się czasami z bezrobotnymi dzieje, że jest tak zwana wyuczona bezradność. Tak, takie ręce dwie strony. Że jak im ktoś 2-3 razy dał szansę, ale tak naprawdę wszystko ogarnął tam PUP, czyli Powiatowy Urząd Pracy. PUP, nie? Pan jest kupa. No właśnie. To potem ten człowiek wyuczy się bezradności i jak już mu Urząd Pracy nie załatwi, to on siedzi, czeka i jeszcze ma taką postawę roszczeniową, że czemu oni mi nie dadzą roboty? Przecież i ma pretensje do rządu, do państwa, czemu oni mi nie dadzą roboty, nie? No i to jest taki bardzo kontrowersyjne, co mówisz, bo ten materiał może oglądać ktoś, kto potrzebuje pieniędzy, jest w takiej sytuacji, ale się z tą zgadzam, bo to trzeba otrzeźwić się, obudzić, dostać kopa w tyłek, tam musi się palić pod spodem, no to się nazywa motywacja, nie? To jest po prostu, jeśli ktoś w takich momentach nie bierze się do działania, to coś jest nie tak. Oni się biorą do działania, szukają innego zasiłku, innej jakbyś tam formy pomocy, która... Tylko nie tam, gdzie trzeba, może się biorą do działania. A to nie buduje wartości żadnej. Tak samo celebryta nie buduje wartości. On pojawia się, znika, ale sportowiec jest celebrytą, ma za sobą całą swoją społeczność, nie? No coś w tym jest, coś w tym jest. No sportowcy, ja sam jakby znam bardzo wielu sportowców, pracuję z wieloma i oni mówią często, że właśnie to, co kibice dają, to jest nie do zastąpienia, że sport ma dużo wyzwań. Może to fajnie wygląda w telewizji, ale uwierzcie, sportowcy często są mocno zdołowani, bo to jest tak, że wygrywanie to jest 2% twojego życia. I może inaczej, stanie na podium to jest 2% twojego życia, wygrywanie częściej, ale stanie na podium, powiedzmy Igrzyska Olimpijskie, ile razy można wygrać Igrzyska Olimpijskie? Raz na 4 lata. Przy dobrych wiatrach, jak masz dobre zdrowie i mocne kolana, wygrasz 4 razy Igrzyska. Ale to jest 16 lat, i te 4 razy, jak jesteś na podium, to jest może 1% twojego życia przez 16 lat. 3 minuty, nawet właśnie. Krócej podejrzewam. Tak. I dalej reklamy potem puszczałem i spieprzajcie panowie, kolejnych dajemy na... I wiesz, i oni naprawdę mają ciężkie życie, ale mówią to, że wiesz co, gdyby nie kibice Kuba, to ja bym już to dawno pierdzielnął, nie? To wracałem kiedyś samolotem z panem Piotrem, który jest olimpijczykiem, rzucaniu takim tym, młotem. Właśnie. I on mówi, że rzucanie młotem to jest fragment tego treningu. Reszta to jest po prostu podnoszenie metalu, bardzo stali. Tryb życia. Jest to powtarzalny, monotonny, on wie do przodu przez kolejne 2 lata, co dokładnie będzie robił, co będzie jadł. I ja takiej ceny nie chcę płacić. Nie jest to łatwe życie. To nie jest dlatego. Okej, to zabrzmiało, jakbym nie chcę być olimpijczykiem, bo musiałbym codziennie dźwigać stal. Nie do końca. Ta rutyna, którą oni
muszą raczej przejść. Raczej nie dla nas, nie? My lubimy zmienność, lubimy podróże, no raczej nie dla nas. Słowo zmiana jest kluczem. Ty podróżujesz, bo lubisz zmiany, doświadczenia. Uwielbiam. Ja też. Nie każdy lubi podróżować, to jest jasne, spoko. Jasne. To nie jest dla każdego, bo też jest wysiłek i praca, którą trzeba włożyć. Tak. Napisałem taki właśnie post w Tajlandii będąc, gdzie wsiadamy na jakiś prom, dźwigamy te bagaże, jak Rumunii wyglądamy, zlani potem. I to jest podróżowanie. Dojazd do fajnego miejsca zajmuje na przykład dzień. No. Na miejscu jesteś kilka dni i znowu się przenosisz. Coś w tym jest. Coś w tym jest. To jest podróżowanie. To nie jest pierwsza klasa do Bangkoku, samolot na Phuket i tam szofer. To może być część. Znaczy tak też bywa, ale Nie wiem jak ty, ja nie lubię mieć 100% takiego podróżowania. Ja troszkę lubię już teraz komfort i luksus, niestety. Już się trochę rozleniłem. Tak, ja już trochę mam tak, że limuzyna, pierwsza klasa, to teraz to już mi bardziej wchodzi. Ale jak na początku wszystkie pieniądze wydawałem na nieruchomości i wiesz, tak chomikowałem, żeby sobie zbudować przychody pasywne, realne, to przez jakiś czas, no nie powiem, że dziadowałem, bo to by było za dużo powiedziane, ale byłem mocno oszczędny. Bardzo oczywiście. Mocno. I wtedy oczywiście. Faktycznie Ryanaire'y, na piechotę do Bangkoku. No do Bangkoku 16 to nie. Przesiadek. To nie, to do Bangkoku nie. Ale wiesz, no gdzieś tam leciałem, powiedzmy, nie wiem, na Maltę, no to jakiś Ryanair. Potem, słuchaj, na piechotę z lotniska do hotelu. Oszczędzałem bardzo. No, teraz już sobie pozwalam, bo już sobie zapracowałem i też mi już na to stać, mówiąc brzydko. Ale faktycznie był taki długi czas, gdzie bardzo uważałem na to, żeby nie zaprzepaścić sobie szansy na przychody pasywne, wydając na ego. Oczywiście. I o tym też pisałem właśnie w książce. Czy ty pokazujesz, jakim autem jeździsz? No zdarzy. Znaczy, nie, bo to jest opcja. Nikt nie widział u ciebie. Ale no, raz się może zdarzyło, ale to przypadkiem. Jakby przy okazji. Ale nie masz albo takiej... ktoś mi live'a nagrywa. Ale nie tak na zasadzie, że wiesz, kobieta z piersiami na wierzchu i fura ale, z tyłu. Ale ja nie masz tak, że jak robię. Masz wystąpienie na konferencji, to podjeżdżasz po to miejsce dla niepełnosprawnych przy wejściu? O Jezus. Nie. No. Nie mam takich rzeczy. Znam takich ludzi, którzy to robią. No. Mój samochód, jeśli ktoś zobaczył na Facebooku, to może ze dwa razy, bo na przykład live'a ktoś mi nagrywał, siedząc na pasażerze i widział tam na logo było, widać. Albo ale nie na zasadzie fotel i wypatrzył. Tak, nie na zasadzie, że robimy selfie, żeby pokazać, jaką furę mierzy. No to jest i to właśnie, obciach. To Aleks Baszczewski bardzo fajnie mówił od wielu lat, jego poznam od bardzo dawna i to mi tak mocno utkwiło na początku naszej znajomości, że jeżeli nie będziesz zarabiał na pokaz, że muszę kupić furę powyżej moich możliwości finansowych, żeby ludzie o mnie coś myśleli, to twój sukces przyjdzie wcześniej, to szczęście życiowe będzie wcześniej. No to właśnie ja chyba coś takiego zrobiłem. Nie znam Aleksa, ale ja coś takiego zrobiłem. Ja miałem taki okres, gdzie byłem oszczędny, czasami nawet dusi grosz we mnie taki wchodził i przemawiał. Spałem w Ibis Budget za 39 zł. A takie pokoje 2x2, gdzie wchodzisz z prysznica do łóżka. Nie wywalisz się, bo zawsze jest ściana obok. I słuchaj, i bardzo byłem oszczędny przez długi czas, chociaż zarabiałem już bardzo dobre pieniądze. Jeździłem też samochodem średniej klasy. Ale jak już kupiłem kilkadziesiąt mieszkań, które mi teraz zarabiają, trochę się już, no nie powiem, że postarzałem, bo to też bez przesady, ale za niedługo będę miał 40, za 3 lata konkretnie będę miał 40, to powiedziałem sobie, no kurde, no to po co mi te pieniądze na koncie, nie? I teraz już sobie pozwalam. Ale jakby ktoś od razu sobie pozwalał... Kolejności. Właśnie. Jakby ktoś od razu sobie pozwalał na to, żeby lecieć biznes klasą, a byłby początkujący i na przykład miałby auto w leasingu zbyt drogie do tego, co zarabia, to wtedy bym powiedział, młody człowieku, zastanów się, bo sobie podkopujesz tak naprawdę, albo podcinasz gałąź, na której siedzisz, nie? Bo często widzę, że młodzi ludzie są karmieni takim widokiem, droga fura, pasażerka, nie? Albo taki pan wysportowany. Tak. I to jest twój cel, to masz patrzeć, tego zmierzać. A według mnie jest to głupota. Nawet same czyste cele nie są do końca dla mnie dobre, bo osiągnąłem wszystkie swoje cele tam w wieku X, byłem nieszczęśliwy, bo to były niewłaściwe cele, niedopasowane do mnie, w złym kierunku. I znowu ta droga dochodzenia tego, co właściwie chcę, zajmuje czas. Czas, energię, której nikt ci już nie zwróci. Nie? Pamiętam, jak właśnie będąc na studiach chodziłem z kumplem Tomek, pozdrawiam, z Krakowa. Pojechaliśmy do salonu BMW, takie wiesz, dzieciaki 19 lat, garnitury, takie pokomunijne wręcz ubrani. I na jazdę próbną. Aksamitki. O tak. Kurde, i co powiedział pan? Pan był spoko. Naprawdę? Podejrzewam się śmiał. Fajne. Tam z tyłu, albo myślał długoterminowo. To stratek. Tak. Sprzedawca stratek. Tak, tak. Nikt nas nie pogonili. Kształcił może, sobie klienta, nie? Może trochę dłużej czekaliśmy lat. W kolejce na tą jazdę próbną i tam nie każdy się kwapił, żeby nas podejść tak od razu, ale pamiętam, że... Ale nie poczuliście też, że jesteście tutaj... Nie. Niemile widziani, nie? No tylko nie na mnie. Ty Maciu, opanuj się, co te robaki, kurde, wszystkie na mnie. Bierz do kieszeni, sprzedaną słyszymy. Mi przychodzi pomysł na kolejny jakby taki obszar, gdzie ludzie mogą sobie robić krzywdę. Konformizm.
Czyli ciepły smrodek ponad oziewiający chłodek. Tak, tak. No, fajnie powiedziane. Nie? Tak gdzieś komuś słyszałem, zabieram ten cytat. Fajne, albo na przykład ktoś mówi tak, gdzie ja będę przedsiębiorcą? U mnie w rodzinie nikt nie jest przedsiębiorcą. To jest rodzaj wymówki takiego... To jest oczywiście, że wymówka. Argumentowania czemu nie, no bo tak. Argumentów, żeby nie, znajdziesz bardzo dużo. Trochę mniej, żeby tak. Dokładnie. Znaczy też zależy, nad czym się skupiasz, nie? Bo ja akurat mam raczej taki mental, że ja znajdę więcej tych na tak, choćby ich nie było, to ja je, Marcin, znajdę, nie? Ale wiele ludzi ma na odwrót, ma coś takiego, że ja nie znam żadnego przykładu, który by zrobił to, co ja marzę, więc ja też tego nie będę robił, nie? Tak. I to jest kolejna znowu wymówkoza. To ja tak miałem jak... Bo ja miałem... Podobno mi firma lat temu 9, tak, agencja reklamowa w Krakowie. Ja byłem sfrustrowany. Myślałem, że ja tam coś źle zrobiłem, a wyszło mi później w moich własnych odkryciach. Zbudowałem firmę niedopasowaną do siebie. Kropka. Okay. Więc teraz, znowu, jak ta firma ma wyglądać? Ma być przeciwieństwem tej, którą miałem. I wydawało mi się, że jest absolutnie abstrakcyjne. Wiesz, zarabianie w internecie, dużo podróżowania, bez pracowników, takich stacjonarnych. Brzmi na szalony plan. No właśnie. Ale pogooglałem dwa dni dosłownie i znalazłem Noah Kagan. Właśnie. Gość, który dokładnie mówił... Właśnie. Że on tak żyje, on tak ma i to można było sprawdzić. Potem pewnie Ferisa, nie? Tak. Ja Noah Kagana znalazłem w wywiadzie, który on robił właśnie... Nie, Tim Ferris robił wywiad z Noah Kaganem. Okej, okay, okej. Okay. I mnie bardziej interesował Noah Kagan Ciekawe. Niż Ferris. Okay. Poszedłem głębiej w rozpoznanie terenu. Mhm. Z kim on jest, jak on funkcjonuje. Dodałem go na Facebooku, on mi odpowiedział... Ja mówię mu hello, on mówi mi hi. I okazało się, że się da. Nawet mi na maila odpisał. Wow, odpisał mi na maila, więc zadam mu kolejne pytanie. On na kolejne pytanie mi odpisał. Dzięki for a nice question, nie? Super. I zacząłem tworzyć ten model, wdrażać ten model, który on stworzył u siebie. Nawet jeśli nikt z twoich znajomych tego nie robił, bo widzisz, ty Oczywiście. Masz umiejętność bycia nonkonformistą, jeśli tego pożądasz, jeśli tego pragniesz, jeśli tego chcesz. Mhm. A nie każdy taką umiejętność ma, nie? Bo to też jest cena, że jesteś wyrazisty, nie? I dostajesz później lanie od masy, że co ty w ogóle wymyślasz. Albo jest brak zrozumienia w momencie, jak nie masz efektu. Tak. A ty ja mamy pomysł, mamy cel, robimy sobie. My wiemy, że to tam wyjdzie, tylko trzeba trochę tą ziemię tam poprzerzucać. Tak. I nagle budum. To jest to. Kolejny wątek to jest bieżączka. Czyli na przykład patrz, ktoś wchodzi do swojej firmy, którą już prowadzi 2 lata. Biega z taczką, to nie ma czasu napełnić. Biega jak szalony, kurde, młyn po prostu nad biurkiem taki, że aż dym idzie. A pytasz się go o na przykład zasady Pareto, on nie wie, co to jest. Pytasz się go, na kim ty tak naprawdę zarabiasz, on nie potrafi odpowiedzieć. A nawet się go pytasz, a jakie są koszty stałe i jaka jest marża? On nie zna liczb, ale on jest non-stop zajęty. No to wiesz, jak zrealizować marzenie? Przez pokażę ci całą checklistę zadań, które zrealizował, takie przekreślone. Masakra. A na liście będzie na przykład, nie wiem, wyniosłem śmieci. Tak. Jedno zadanie. O. Zmieniłem doniczkę. Właśnie, albo... Umyliśmy okna w firmie. Znam gościa, który chciał robić szkolenia, i on nie robił sprzedaży swoich szkoleń, ale zrobił rundę po wszystkich salach konferencyjnych w Warszawie. Po co? Żeby mieć informację, gdzie to szkolenie, jak już te 1 000 000 osób się zapisze. Absurd. Albo czy warszawskie sale szkoleniowe będą w stanie obsłużyć w ogóle Absurd. Tego zamówienia. Mówię, ty stary, z czego robisz szkolenia? No to z tego jest tego. Stracony tydzień, kiedy mógłby napisać genialny program, już mieć pierwszy przelew na koncie. No. I to są takie rzeczy, że to też bywa forma takiej wymówki, nie? No bo zobacz, odpisywanie na maila, możemy udowodnić, że jesteśmy kompetentni, na każdy odpiszemy. Więc mamy w głowie coś takiego, jakbyśmy trochę punkty zbierali, ja świetnie odpisuję na maila. Bum, 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 bum. A tu nie daj Boże, by trzeba było zrobić jakiś program kreatywny, nie czuję się w tym dobrze, no to bezpieczniej będzie, jak ja sobie będę odpisywała na Google. Albo zamiast na maila zadzwoni tej osoby. Introwertyty często próbują mailami załatwiać wszystkie tematy, a czasami trzeba podnieść telefon i powiedzieć, hej, te tematy przyspieszyć. Jasne. Ja sobie powiedziałem, że ja moje biznesy, bogactwo, to co buduję, będę rozwijał kompetencją sprzedaży, bo to jest moja kompetencja. Mhm. Sprzedaży internetowej głównie. Jasne. I to jest moje superpower. Czyli określiłem sobie, dobra, czego mi zabrakło w poprzedniej firmie, właśnie tego. Fajne. Więc położyłem większy nacisk na to, żeby być lepszym sprzedawcą. Powiedziałem sobie, że będę najlepszym sprzedawcą na świecie. To się pewnie nigdy nie wydarzy. To jest mój kierunek. Ten taki, ten księżyc, który celuje, jak nie trafię, to przypadkiem w gwiazdy sobie machnę. Tak. I to mi daje kierunek, że ja robię tylko i wyłącznie te aktywności, które generują sprzedaż. Które powodują, że klient przelewa nam pieniądze. Zamiast bieżączki, ty robisz zasadę Pareto. Czyli robisz głównie to, co realnie przynosi ci wartość dla firmy i dla twojej rodziny. Zanim wydeleguję,
to eliminuję. Zadaję sobie pytanie, dobra, czego w ogóle nie trzeba delegować? To też kaizen. No bo po co pracownikom delegować rzeczy, które w ogóle nie są potrzebne do zrobienia? To są z sufitu, no. To prawda. I nawet przez ten vlog, on będzie próbował ciebie, mnie, nie potrzebujemy tego dla miziania się, tak. Też może troszeczkę. No nie, bo ty na mnie robaki przerzucasz, to nie ma. Oszty, czekaj, mam taki, wiesz, białe tutaj szaty. Przyjaźń się skończyła. Ale ten materiał będzie budował nam sprzedaż. Nie wiemy, czy tak. Z tego materiału będzie sprzedane 13 książek łącznie naszych, czy może... Ale też nie po to znaczy, może trochę po to robimy, kolejna, ale też robimy to z inną cegiełka, intencją. Kolejna cegiełka, nie? Kolejna cegiełka. Tak, żeby się pojawić, żeby coś dać od siebie, bo wiecie, Marcin tutaj jest, chyba się nie obrazi, jeśli powiem, no na takim trochę urlopie, ale tak. Pomimo tego wykroił godzinkę czasu, żebyśmy dla was nagrali jakiś materiał, a ja jestem tutaj na golfie i teoretycznie, tak. No, gram sobie w golfa i robię to dla siebie z czysto tak. Egoistycznych pobudek. Natomiast mamy w sobie coś takiego, że prawdopodobnie ty i ja odnajdujemy się w rzeczywistości bycia osobą publiczną. Nie jest to dla nas jakiś bardzo duży bagaż stresu, jak dla wielu ludzi pewnie nie. By było. I ja czuję frajdę, że my się tutaj z kimś dzielimy i pewnie też będę czuł przyjemność, jeśli ktoś napisze w komentarzu okej, może nie wszystko, ale to mi się podobało, dobrze, gość gada. I mam z tego przyjemność. To jest też dzielenie się, to jest jakaś zasada wdzięczności czy Aldiniego, albo zasada Wajnerczuka. Dajemy, 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 a pewnie będzie tak, że jakieś książki się sprzedadzą po takim to nagraniu. Przypomniałeś mi, jak występowaliśmy na konferencji razem w Warszawie, to na backstage'u widziałem prelegentów, którzy po prostu byli spoceni, zestresowani na maksa. Tak. Bączek na lajcie. Ja, na tak, ja patrzę na tych ludzi, którzy występują na dużych scenach częściej niż ja. No właśnie, nie? Właśnie. A oni po prostu paraliż. I ręce tak, no. A ja to tak, prawda. Tak. No, czego się tu bać? No, co się ja sobie zadaję takie pytanie. Kuba, co najgorszego się może stać, jak się ten wykład nie wyjdzie? Ale no? Ja wiem, skąd ten lęk się u nich bierze, bo często spora część z nich mówi o rzeczach, których naprawdę nie rozumie i nie robi. I wtedy boisz się każdego i niedoskonałości swojej prezentacji. Że może jakieś wyda, trudne nie? Pytanie z publiczności będzie wykraczające poza temat twojej prezentacji. Mm-hmm. A ty i ja nie boimy się tego. Mówimy o tym, co zrobiliśmy. Super, super to nazwałeś. I myślę, że jeszcze inna rzecz jest taka, że niekiedy oni wychodzą tam na scenę tylko, żeby sprzedać, Marcin. Albo, nie, żeby dać wartość. Albo tylko, żeby być na scenie, bo to jest, wiesz, ich ego, no, tego narcyz, potrzebuje. Narcyz. No to wtedy jest stres. Tak, albo ludzi, którzy uczą internetu, to moi w ogóle ulubieńcy, a zobaczysz, sprawdzasz ich internet i tam nie ma YouTube'a, nie ma Facebooka, nie ma Instagrama. I oni mówią, dobra, ja jestem ekspertem, ja tłumaczę, jak inni mają to robić, ale nawet nagranie tego wystąpienia o tym Instagramie byłoby porcją kontentu na twojego... To jest inny temat, który mnie mocno porusza, ale może nie do końca chcę w niego iść, bo jestem teraz akurat po takiej akcji, która mnie mocno sfrustrowała. Temat, jak czasami na przykład słucha jakiś marketingowiec, krytykuje moje działania. O Jezus Maria. A potem ja, Marcin, wchodzę na jego fanpage'a, on tam ma 3000 fanów, a ja mam 200 tysięcy fanów. I ten marketingowiec mi mówi, że tak jak Bączek, to nie wolno tego robić. I powiem ci, frustruje mnie to, bo to jest teoretyk, który próbuje nauczyć praktyka, jak się robi marketing z książek. Publiczność, zobacz. Dzień dobry. Wiesz co, mnie to... Frustruje mnie Frustruje mnie, bo na przykład tak, robię darmowy materiał, gdzie pokazuję, jak tworzyć treści na Facebooka, bo tłumaczę ludziom, co u mnie generuje sprzedaż i eksperci marketingowi, którzy tam gdzieś to widzą, robią specjalny webinar, na którym są moje print screeny przekreślone i mi moi ludzie dają print screeny tych prezentacji. I sobie tak myślę, what the fuck? By się zajął, kurde, sobą. Albo są ludzie, którzy tworzą kanały YouTube'owe szczególnie, bazujące na hejcie innych osób. Disy tak zwane. Tak. I ludzie, i oni pozyskują ruch stąd, że zbierają ruch organiczny po nazwisku, jak ktoś pisuje, tak. Chce znaleźć materiał, znajduje materiał również w postaci tego hejtu, czy takiej analizy. Jest taki, no jest kilka takich, ja tu nie będę wymieniał, bo nie chcę takim ludziom robić reklamy, ale jest parę takich ludzi, którzy wybudowali, słuchaj, swoją karierę i swoje przychody na podcinaniu skrzydeł innym ludziom. To jest to, co mówi Wajnerczuk. Czy chcesz mieć największy budynek w mieście przez to, że go zbudowałeś, czy przez, zniszczyłeś, czy przez to, że zniszczyłeś te, które już stały? Nie trudno jest być najwyższym dwupiętrowcem w mieście, jak bazujesz na niszczeniu innych. I po trupach. No właśnie, i jakby nie wiem, czemu ludzie chcą to robić w ten sposób. To jest kwestia udowodnienia, że sobie, że są lepsi niż naprawdę, czy zabicia szans innych ludzi. Nie mam pojęcia. Czy wiesz co, ja myślę, że
niektórzy ludzie też nie mają kręgosłupa moralnego, nie? Każdy z nas pewnie tam popełnia jakieś błędy, każdy z nas kiedyś tam skłamał. Ja pamiętam, jak kradłem czereśnie od sąsiada, do dzisiaj jest mi głupio, ale byłem małym dzieckiem. Myślimy o książkę w ręce. Zostałby ten. Okej, okay, rabat na książkę. Każdy robi jakieś głupstwa, ale są tacy ludzie, którzy permanentnie łamią prawa przyrody, biznesu, psychologii i nawet nie czują się, Marcin, z tym źle. Nie czują się z tym źle. To są nie zawodowcy. Bo jak ktoś ma jeszcze, wiesz, na przykład, nie wiem, ja bym cię oszukał i miał wyrzuty sumienia, to to jeszcze oznacza, że we mnie coś tam pozostało z kręgosłupa moralnego. Ale są tacy ludzie, którzy, patrz, potrafią kogoś oszukać, jeszcze będą opowiadać i się chwalić, ale go zrobiłem w końcu. Tak, okej, okay, wiem, o czym mówisz. Tak, tak, mojemu tacie to jest brak kręgosłupa moralnego. Mojemu tacie prawie ukradziono przyczepę samochodową i ci złodzieje, którym to się nie udało, bo tam spadła z tego haka, którym chcieli to pociągnąć, na imprezie chwalili się, jak tam chcieli zajebać Osmanowi przyczepę, nie? I stąd tata wiedział, kto to w ogóle jest. Jakaś abstrakcja w ogóle. Raz, że głupki, ale dwa, że to już trzeba być złym. To trzeba mieć po prostu takie, no, zepsutą moralność. Ale nie? Zajebistą rzeczą, którą ja też widzę, jak to fajnie działa, jest działanie długoterminowe, bo jak ktoś cię raz przehejtuje, drugi, trzeci, czwarty, piąty, to jemu w pewnym momencie brakuje energii, a ty dalej robisz swoje. A, fajne. I nagrywasz kolejne wideo, kolejny post, robisz i jak idziesz ktoś dalej. Widzi hejt, nie wiem, w internecie, tam sobie wygooglał, ale sprawdza, czy to jest prawda i ma jeden post versus 600 wideo. Wow, ciekawe. Waga jest zupełnie inna. No, fajne. Zresztą to nawet jest takie, myślę, że dla twojej motywacji, dla motywacji jakby bohatera tej historii, fajne, że ja się nie zatrzymuję, okej, są przeciwności, są wyzwania, ale idę dalej, nie? To mi imponuje taka mentalność i właśnie często sportowcy ją mają. Mhm. Jest pod górę, jest ciężko, boli mnie kolano, i wszystko to się zgadza, ale ja idę dalej. Sportowcy mnie tego uczą. I też zauważyłem, że jak ludzie coś robią, to oni chcą mieć szybko efekt i zapominają o tym, że droga to jest proces nauki. Czyli trzeba to frycowe, jak mówił mój mentor, że, no, panie Marcinie, trzeba zapłacić frycowe. Słusznie. Czasami jest to czas, czasami są to pieniądze, nie wiem, źle zainwestowane, źle wydane, niewłaściwą osobę i tak dalej, whatever. Ale na tym się uczysz, jak to ma wyglądać. No, bo, ale popatrz, to w sumie jest logiczne, że może demotywować porównywanie się do Michaela Jordana, kiedy jestem początkującym koszykarzem i faktycznie możesz sobie pomyśleć, no kurde, ja nigdy nie będę tak jak Michael Jordan. No i masz rację. Ale wiesz, lepiej się porównywać pewnie do kogoś na twoim poziomie. Właśnie. Albo do siebie sprzed kogoś, to jest tam paru miesięcy. 5 kroków dalej niż ty, no. Ale nie jest Steven Jobsem. Bo uważajmy, kurde, kiedy się porównujemy do jakichś mega gwiazd, bo oni poświęcili na to 40 lat więcej niż my. Żebyśmy nie wpadli też w dołek. Idąc nie? dalej. Jeżeli nawet ktoś z was porównuje się do Bączka czy do Osmana, to pamiętajcie, że my mówimy o czymś dzisiaj, co nam wyszło czy wychodzi. No, tak. Ale jak cofniemy się rok, 2, 3, 5, 10. Kupę błędów za nami. Kupę. To tam były błędy. Błędy na błędach. Ale robisz i nagle, o kurczę, wyszło, nie? Tak. Wiesz, jak ja widzę okładkę swojej książki w pierwszym wydaniu Zarobić Milion, to mi jest wstyd. Ale ona musiała powstać, żebym potem zrozumiał, na czym polega zrobienie okładki książki. A pewnie jak zobaczę tą dzisiejszą za 10 lat, to powiem, Jezus, jak ja to puściłem. Wiesz, o co chodzi. Ale to jest, dla mnie jest motywujące, kiedy ja widzę, podam ci przykład z dziś. Dla mnie jest motywujące na golfie, kiedy ja zagram nie lepiej od osoby, która ze mną grała dzisiaj w golfa, to od siebie z wczoraj. Tylko miałem kartę i miałem tą samą kartę, co wczoraj. I jak widziałem, że jeden dołek zagrałem dzisiaj lepiej niż wczoraj, to mi dawało frajdę, a nie to, że zrobiłem dużo lepszy wynik niż osoba, z którą grałem. To ja widzę podobne zjawisko u siebie, bo chodzę na crossfity od roku i ludzie tam się super ścigają, przykład. Tam PR-y sobie porównują. A ty sam możesz wyczuć, a ja porównuję siebie do rok temu, tak. Widząc na przykład podobne ćwiczenia teraz można i rok poczuć, temu. Nie? Po roku ja w zeszłym roku, nie wiem, 6 pompek i umieram, nie? I wyzwanie. Teraz 400 metrów. Teraz 400 metrów to nawet nie jest u mnie rozgrzewka. Kopylam wokół tej hali, robię tą rozgrzewkę, dobra, właściwy trening, nie? To a właściwy trening rozpoczyna się po 40 minutach, po pół godziny dopiero. I to jest dojazd 20-minutowy. Tak. I później... I nie ma znaczenia, że tam jakiś mietek podnosi 200. Znaczenie ma to, że Marcin miesiąc temu by, kurde, zwymiotował z wysiłku, a dzisiaj robi. A mietek właśnie obok pieprzony podnosi to 200. Tylko, że jest dużym gościem, ale robi on to na 10 lat. Właśnie, to jest to. Ja miałem teraz miesięczną przerwę, miałem operację i wróciłem na trening po tej przerwie. Czuć i pewnie. Stoję pod tym, wiesz, drążkiem, czekając na moją kolej i czuję taką radość i dziki głód, wynikający z tego, że ja wiem, że zaraz będę na tym drążku, tutaj będzie wszystko bolało, ale
Okay. Ale miałeś tak, że miałeś trochę cofkę, bo myślałem, że czuć po prostu nie, to mi się... Nie, a nie, no czułem to taki, ładnie wypracowałeś. Taką wiesz, agresję, taką dobrą fajne, agresję i fajne. Głód, że... Sportowa złość my to nazywamy. O, ładnie nazwane. No, sportowa złość, że to jest agresja, ale skierowana nie na człowieka, nie żeby komuś zrobić krzywdę, tylko na przykład na ciężar, na piłkę, nie? I to fajnie dużo działa. Właśnie o tym mówi w swoich materiałach Rafał Mazur z zeniaskinowca.pl, mhm. O tej agresji, którą ludzie źle rozumieją. Okay. Że postrzegają, szczególnie panie, że agresja to jest zło, bo tam się leją... Nie! To takie skanalizowanie tej agresji na wykonanie zadania nie czyimś kosztem, czyli no jestem tak. Zły, wściekły na to, jak wyglądam, jak się czuję, mm-hmm. Więc idę na trening. No, fajne. Ja kiedyś usłyszałem taki cytat, który tu myślę będzie pasował, że bądź miękki dla ludzi, ale twardy dla problemów, nigdy nie na odwrót. Tak, jeśli ktoś ma agresję w stronę, że na przykład nie wyszło mi dzisiaj dobre zagranie, dobry swing, złamie kijo, walnę kijem, to jest jeszcze pół biedy, bo mogłem też równie dobrze obrazić osobę, z którą gram i powiedzieć, pierdolę, nie gram z tobą i tak dalej. I to wtedy by już było przekroczenie pewnych granic. Ale jeśli jest agresja na problem, to myślę, że to może być nawet niezła motywacja niekiedy. Wydajemy teraz książkę trenera Michaela Jordana właśnie, Tima Grovera. Wow, super. I on o super. Tym mówi, tej postawie wymiatacza. Chętnie przeczytam, bo to takie książki sportowe, to uwielbiam. Więc on, chętnie poczytam. On dokładnie pokazuje... Wymiatacza, tak? Znaczy, tytuł książki jeszcze się ustala. Okay. Autor Tim Grover. On jest autorem, okay. On jest trenerem Michaela Jordana wieloletnim. Wow, super. I on temat. Nazywa Jordana właśnie wymiataczem. No. Angielskie cleaner, nie? Mm. I on mówi, że cleaner widzi problem, rozwiązuje go do widzenia. Idzie dalej. I pokazuje sytuację, gdzie Jordan miał jakiś mega ważny mecz. On miał sam mega ważny mecz, nie? No. Ale miał jakąś grypę, przeziębienie. Okay. I w momencie, gdy siedział na ławce, z ręcznikiem na głowie, okay. Lało się z niego pot. Dzynk, zmiana, powstaje potwór, wychodzi, robi robotę, rzuca. Siada i mdleje. Hmm. Bo on jest przygotowany do tego, żeby to zadanie wykonać, bo to jest jego zadanie. On był wyjątkowy. Ja przesłuchałem sobie, akurat to miałem w formie audiobooka jego biografii i był wyjątkowy pod tym kątem, że jego mental to był taki przykład właśnie mistrza. Jeszcze zanim on mistrzem został, miał takie nastawienie mentalne. I on często, w tej książce było to opisywane, a właściwie słuchałem tego, że często mówił do zawodników innych, rzucaj piłkę do mnie, ja będę rzucał. I on nie miał z tym problemu, bo czasami w siatkówce, pamiętam, jak jeszcze kiedyś grałem zawodowo, mieliśmy różne typy osobowości. Niektórzy byli tacy, że jak była piłka przy 15-15 w tiebreaku, to do mnie nie graj. A Jordan bali się odpowiedzialności. No, bo się bali odpowiedzialności, bo wiesz, jak on zepsuje wtedy, to cały mecz leży i mamy pretensje w szatni do niego. Ale jak on to uratuje, no nie? Tylko wiesz, niektórzy byli tacy, że oni nie wierzyli, że to uratują. A Jordan to był taki gość, że on chociaż nie grałby w siatkówkę, to on by wszedł na to nasze boisko i by powiedział, kurwa, dawaj do mnie, a to skończy. To też jest piłka, nie? No on w to wierzył. I to oczywiście jest to na pograniczu obsesji, jest to na pograniczu szaleństwa, tak, na pewno oczywiście. Arogancji, na bo Jordan jego był wyników. Arogancki. Ale wiesz co, jeśli chodzi o skuteczność, no to ci ludzie zazwyczaj przeważają, nie? No i właśnie Grover opisuje w książce innych zawodników i na przykład porównuje, że Jordan był na boisku po to, żeby trafić do kosza, tak. A inny zawodnik, też topowy, był po to, żeby, czy w jego głowie było tak, że on chce, żeby inni widzieli, że on trafił do kosza. No, masakra. Ale masakra. Wiesz, to jest niesamowite, bo on rozkłada na różne czynniki, różne typy osobowości, różne typy zawodników i możesz sobie przełożyć do siebie, kim jesteś. Czy robisz coś dlatego, żeby trafić do kosza, czy tego, żeby ktoś cię widział, że do kosza trafia i tak dalej, patrz, i tak dalej. Marcin, identycznie z mówcami. Są tacy mówcy, którzy wchodzą na scenę, żeby dać wartość i oczywiście, nie ukrywajmy tego, też zarabiać. Pewno. Ale są tacy mówcy, którzy wychodzą na scenę, żeby być na scenie. Bo kropka. Są narcyzami. No i jak oni w stanie są w ogóle funkcjonować przez lata? No bo znam takich ludzi, którzy kolejne wystąpienie, czy oni wpasowują się w typ klienta, który potrzebuje takich właśnie figurek na scenę? Bo ani ty, ani ja nie jesteśmy łatwymi prelegentami. Mamy swoje zdania, wymagamy. Mamy swój styl, challenge'ujemy publiczność, tak. Staramy się być... Tak, ja bywam do siostry i ty też, bo tak, widziałem cię tak, parę razy tak. W akcji, że byłeś taki naciskający, ale tak. Mi się to podoba, bo bo chcę nacisnąć content, i żeby ta zmiana się zadziała. Naprawdę. I czasami klik, ja widzę, że jest zmiana i ktoś po raz pierwszy zadał właściwe pytanie, a nie pomiział. Właśnie. I fajnie też kiedyś powiedział Fabian Dżyzga, rozgrywający naszej kadry, powiedział tak, wygrywania się człowiek uczy nie gadając o wygrywaniu, tylko wygrywania się człowiek uczy wygrywając. Przegrywając też, nie? No, czy wielokrotnie. Ale, no, on akurat no, tak to nazwał. I tak, teraz tak. Do czego zmierzam? Że ty jesteś gościem, który na scenie chce nie tylko opowiedzieć, jak robić biznes, ale nacisnąć tych ludzi, żeby oni zaczęli to tak, zarabiać. Tak jest. Tak jak ty to pokazujesz. I ja też mam wrażenie, że jestem takim wymagającym prelegentem. I pod tym kątem, teoretycznie,
my mamy trudniej niż ci, którzy się przymilają. Tak. Ale w praktyce jest tak, no, że kurde, nie jest źle z nami chyba. No chyba właśnie. Nas ktoś tam ogląda. Czekaj, czekaj, no nie, na live nie jesteśmy, 3 osoby oglądają. Nie, nie, to nie będzie źle. I też nauczyłem się, że nie ma co patrzeć, czy ten film ma miliony, czy nie. Jeżeli on będzie miał 15 tysięcy odsłon, 500 odsłon, to w tym jest jedna osoba, która jest w stanie zmienić moje życie, bo to jest, nie wiem, prezes wielkiej firmy, który nagle zaprosi ciebie czy mnie do, no, nie do speechu u nich, ale do wspólnego dealu, albo gdy ja coś będę chciał zrobić z nimi, to oni znają mnie z internetu. I czasami mam tak, że idę do prezesa wielkiej firmy, czuję się taki mały, a on przy mnie czuje się mały, bo jestem jego postacią medialną. Piękne. Z mediów, które sobie sam stworzyłem, czyli mojego internetu. Fajny przykład i fajny temat też. Ja kiedyś miałem, pamiętam, jak po raz pierwszy zacząłem współpracę z bankiem ING, no może nie powinienem mówić, ale dobra, już parę lat minęło. To nie mów, że chodzi o bank ING. No dobra, czyli nie mówiąc, że to był bank ING, zacząłem współpracę z bankiem i miałem taką, ja, dużą obawę, że jak będę tam pracował z dyrektorami, no to kim ja jestem, cholera, przecież ja jestem młody, ja się na tym nie znam. Ja tu dopiero skończyłem jakiś pierwszy, większy projekt pod tytułem Mistrzostwa Świata w siatkówce, a ci wielcy dyrektorzy w wielkim banku mają mnie słuchać tam bodajże przez 4 godziny. I miałem taki kompleks, chociaż to jest do mnie niepodobne, ale byłem wystraszony. A potem się okazało, że już na pierwszej przerwie ci ludzie zaczęli do mnie podchodzić i w tej kompetencji, z której ja się pokazywałem, czyli mental, oni mówili: panie Jakubie, no sztos, szacun, notujemy jak szalone. Dawno już nie było takiego szkolenia. I wiesz, ja sobie też wtedy coś takiego odklikałem, że nie patrz, kto jest po drugiej stronie, uwierz w to, co ty masz, bo jeśli ta osoba prosi cię o jakąś przysługę, o szkolenie albo coś u ciebie kupuje, no to wygląda na to, że w tej konkretnej kompetencji ty przeważasz. I na to zwróć uwagę. Mam znajomego Lecha Kaniuka, napisał książkę ostatnio, który po prostu, on jest takim, dla mnie jest Steve'em Jobsem. Wielkość biznesów, które on robi, też, Kuba, no właśnie, to one twoje plus moje razy 50. To i to jeszcze mało. W euro. Tak. Wow. Nie? I on mówi mi, że on mnie podziwia za to, co ja robię, super. Bo on ceni we mnie mój styl życia, to jak mówię. I tak myślę sobie, Jezus Maria, Lechu, ja przy tobie czuję się taki maleńki, ale on mi przypomina, że właśnie, że w moim obszarze eksperckości jego mistrzem. I spotykamy się na kolacji, obiedzie i się wymieniamy świadczeniami. To jest nie ma tego, znamy... No okay. Po co, nie? Szkoda. I to jest... niesamowite, że są ludzie o ogromnym sukcesie, którzy mają pokorę uczenia się od kogoś, kto ma mniej w danym obszarze, ale wygląda na takiego człowieka, który ma właśnie dużo pokory, taki przyjemny człowiek. No właśnie, ja go nie znam, ale... On mówi mi o tych kwotach, które właśnie teraz się dzieją, o tych problemach skali kosmicznej, które on ma, a ja mówię mu, no wydałem kolejną książkę, o super, to chętnie się czytam. I to jest niesamowite. I ja myślę, go nie znam, ale ma wizerunek u mnie bardzo przyjemnego człowieka, także pozdrawiam go serdecznie. I zobacz, stworzyliśmy teraz, spojrzę, godzinę, równie tylko godzinę. Wow, no i mega kontentu, gdzie sobie gadamy z sobą. Nie był to ani wywiad. Przyjemny czas. Przyjemna rozmowa, wymiana myśli, tak. Różne wątki, różne spojrzenia. Nawet jak to nigdzie nie pójdzie, dla mnie to była bardzo fajna godzina. Myślę, że nawet jak się je nagra. Nie no, chcielibyśmy, żeby się nagrało. No i co, kończymy, nie? Trzymamy za was kciuki, żadnych wymówek, idźcie do przodu. Marcin Osman, o, mam pytanie do ciebie. No. Jakub B. Bączek? No. Co to jest to B? Bronisław. Okej. Okay. Drugie imię. Jakub Bronisław Bączek. Tak mam w dowodzie, ale że robię dużo autografów, to mi się nie chciało. Skróciłem. A teraz wymagasz od swoich, nie wiem, społeczności czy klientów, żeby mówili JBB na scenie? Jakub B. Bączek? No, wiesz co, jak jest profesjonalny taki konferencjer, który bierze za to pieniądze, to tak, to niech mówi dokładnie. Ale jak ktoś do mnie mówi Kuba, czy Kubuś, czy Jakubie... Bączuniu. To tak, to jest, ja tak luźno do tego podchodzę. Nie mam czegoś takiego, bo niektórzy ludzie mają, że lubię, jak ktoś do mnie mówi tak, albo na przykład ktoś mówi, nie mów do mnie Kasieńka, nienawidzę. No. Ja nie mam czegoś takiego. No, jak mnie ktoś nazwie, oczywiście, no, po graniczu, powiedzmy, no, mojego prawdziwego imienia, to będzie okej. Okay. Natomiast jeśli jest profesjonalny konferencjer, to proszę, żeby to było to B w środku. Na wszystkich książkach jest. Tajemnica rozwikłana. Dziękujemy bardzo. Pa. Trzymajcie się.